Witam Cię bardzo serdecznie, mam nadzieję, że mnie widać i że słychać. Mamy dzisiaj nietypowy temat, zupełnie temat, który chciałem sprawdzić zresztą już wcześniej, ale ciągle nie miałem okazji, a mianowicie sprawdzimy dzisiaj, jak się Mavic podczas zwykłego spaceru miewa, ten Mavic Air 2 i jak on śledzi, dobrze? Dobra, chciałbym uruchomić funkcjonalność Trace na początku. Dobrze, może być Trace. Tak? Mamy to. No i idziemy. I teraz bym chciał, żeby Mavic... Teraz bym chciał, żeby Mavic nas śledził dokładnie tak jak leci. Czyli żeby nas cały czas pokazywał lecąc tyłem, a przodem do nas. No i zobaczcie, co się dzieje. Już widać, że zaczyna nam skręcać w tym momencie. I w trybie Trace, niestety, ale już się zaczyna wyrównywać ze mną. Tak? Wyrównuje się i teraz został i zaczyna już lecieć za nami. Teraz go możecie zobaczyć. Leci za nami. Tak? I to jest to. Ja chciałem zupełnie inną sprawę, a mianowicie chciałem, żeby Mavic leciał przed nami, ale on się upiera, leci za nami, więc według DJI śledzenie polega na tym, że za każdym razem, niezależnie od tego, jak ustawimy naszego drona, Leon pogonił kuropatwę w międzyczasie. Sytuacja jest taka, że on przechodzi w tryb taki, że nas śledzi z tyłu, tak? Nie jest zupełnie śledzenie takie, jak ja bym chciał, bo ja chciałbym śledzenie, które ma polegać na tym, że na przykład jeżeli ustawię mu daną godzinę, powiedzmy 9, 3, 12 czy 6, to on zostaje tak jak SkyDio i blokuje się na tej godzinie, a nie ma takiej sytuacji, że to Mavic narzuca z której strony. No bo popatrzcie na to nagranie. Czy to nagranie jest ciekawe, jak cały czas widać tylko moje nogi, plecak i tył głowy. Ja bym chciał, żeby widać było mnie idącego przodem do kamery, a nie tyłem. No bo kto nagrywa siebie z tyłu, tak? Może jakieś ładniejsze modelki, ale tutaj my raczej nie. Z pozostałych rzeczy ekspozycję ustawiłem manualnie na minus 0,3. Shutter jest 1,50, tak jak chciałem. ISO setka, czyli bardzo dobre parametry, jeżeli chodzi o ekspozycję. Za chwilę zmienimy, dojdziemy może do drzewa tego, które mamy jeszcze dalej, bo chciałem Wam też pokazać, jak on się miewa w momentach, kiedy zmienia się wysokość. My dojdziemy jeszcze do następnego drzewka, które jest małe na środku i tam zmienimy może na parallel. Natomiast tutaj widać, że cały czas za mną podąża, ale jest to podążanie nie takie, jakbym chciał. No dobra, spróbujmy mu przekręcić drążek teraz. Powiedzmy, że lewy drążek lekko w prawo. Czy on coś zrobi? Niby tak, trochę skręcił, ale niedużo. Spróbuję mu przekręcić w lewo. Lewy drążek. Niby tak, ale chociaż może skadrujemy lepiej. Żeby to nie było tak centralnie na środku za każdym razem. Dobra. Teraz dla próby ja odwrócę się i zobaczymy, co on zrobi. Jak staniemy. Teraz stoję i chciałbym iść w jego stronę. Tak. Przestaje reagować przez chwilę, zaczyna się cofać i tu jest w porządku, oprócz tego, że za moment już idzie w bok. Dobra, ok, a teraz ja chcę iść tyłem, tak? Ja pójdę tyłem, a Mavic będzie leciał za mną. Przyspieszył gwałtownie, żeby mnie dogonić, bo dopiero wyczuł mój ruch po chwili i leci za nami. No dobra, odwróćmy się. Dojdziemy do drzewka i zmienię mu mode, tryb na parallel. Nagrywamy cały czas. W tej chwili jesteśmy 5 minut w tym trybie, który się nazywa Trace, Active Track Trace. Za chwilę będzie drzewko. I tu przy tym drzewie zrobimy sobie stop. I chciałbym uzyskać
Active Track, który się nazywa Parallel, ale chciałbym uzyskać z tej pozycji. Czyli zobaczcie, chciałbym uzyskać nie z tej pozycji, tylko z takiej jak teraz. Chciałbym uzyskać z takiej jak teraz, kiedy jestem równolegle do nas i chcę mieć Active Track Parallel. Ja instalowałem dzisiaj aplikację nie Spotlight. Chcę mieć Skip. Don't show again. Trace Parallel Go. To jest to. Nagramy teraz. Ok, nagrywamy. I teraz zobaczymy, co się dzieje. Dron jest pod kątem prostym do nas. Tak? Lecimy. Zaraz będziemy widzieli. Oczywiście zgubił nas od razu. Został z tyłu. I znowu następny manier, który ma, to jest zostawanie z tyłu, za obiektem. Nie ma takiej sytuacji, żeby on leciał z przodu. A ja bym tak, no nie za bardzo chcę tak. Chcę mieć takie ujęcia, które pokazują mnie tylko i wyłącznie z tyłu, więc cały ten Active Track jest trochę do bani, mogę powiedzieć. Bo on cały czas pokazuje obiekt z tyłu. Skydio poczyniło naprawdę dużo w tej dziedzinie, a DJI jednak chwali się tym Active Track 3.0, więc dajmy mu szansę chwilę. Zobaczymy, jak on się zachowa, bo za moment, za jakieś 50 metrów będziemy mieli zmianę kierunku i będziemy lecieli. Ja będę skręcał w prawo pod kątem prostym. Zobaczymy, jak Mavic się zachowa. Jak na razie jest to parę na zasadzie takiej, że nie wiem, jaka to jest równoległa, bo mam wrażenie, że Mavic leci na skos. Poprawmy sobie trochę obiektyw. Tak jak teraz. Tak jak teraz będzie lepiej. No i lecimy dalej. Nagrywam dzisiaj w 2.7K. Nie chciałem nagrywać w 4K, żeby te pliki nie były takie ciężkie, więc nagrywam w 2.7K i mam co? I mam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie 25 klatek na sekundę, czyli tak, nagrywam w 2.7K w 25 klatkach na sekundę w kodeku 264, tryb normalny, wideo. A kompensacja ekspozycji na minus 0,3. Shadow nastawiłem na 1,50. I teraz mamy taką sytuację, że za chwilę będzie z górki. Ja tylko podczerpię telefon. Zróbmy sobie teraz tylko opcję Control Phone Charging, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że iPhone się za chwilę rozładuje, bo będzie zimno i cała akcja pójdzie w łeb. Dobra, i teraz idziemy pod kątem prostym. Skręcam. I druga sprawa, popatrzcie na wysokość, 5,7, 5,8 było przed chwilą. Zobaczymy, jak on się zachowa, dlatego że teren opada. Może nie dużo, ale opada o jakieś 1,5 metra, może 2 metry. I on faktycznie obniża nieco lot, czyli leci równolegle do mnie. Jestem pod kątem cały czas. Obniża swoją wysokość. Trzeba popatrzeć, tak, on jest bezpiecznie nawet. Jest tak 3 metry nad powierzchnią tych zbóż. Leci sobie mniej więcej cały czas tak. Jak teraz go widać. Świetnie. I nadal jestem cały czas, słuchajcie, jaki. Nadal jestem cały czas z tyłu pokazany. Moje nogi, tyłek, plecak, co jest najbardziej atrakcyjne. Nie ma co, prawda? Dobra, dojdziemy do jeszcze do jednego zakrętu, może ten zrobimy i drugi i przełączymy się w tryb, który by się nazywał Point of Interest. Zobaczymy, co on wtedy będzie, co nam pokaże. A może skręcimy tu od razu, żeby to była taka mniejsza rundka, bo już jesteśmy dość długo, 11 minut. Dobra, to zrobimy sobie mniejszą rundkę. Nie będzie specjalnie takich drzew, jakbym chciał, ale nie szkodzi. Zobaczycie, może istotę śledzenia wystarczy. Nie ma wielu drzew. Może to nawet i lepiej. Dobra, to tutaj na zakręcie zmienimy na Point of Interest i do połowy dystansu długiej pójdziemy na Point of Interest, a dalej zrobimy sobie tak, że wypróbujemy Spotlight już na sam koniec naszego krótkiego spaceru, bo w sumie on będzie liczył pewnie 20 minut.
Okej. Okay. Jeszcze raz point of interest. Tak, go. Teraz się obraca, jest troszeczkę za szybko. Teraz powinno być w porządku, tak jak ja chcę, dokładnie. Idziemy. Teraz zobaczycie, bo jest ciekawa sprawa, jest niby slow. Zobaczmy tylko, na jakiej jestem wysokości, czy ja zawadzę o... go troszeczkę podnieść, bo mogę zawadzić o jakąś przeszkodę. Tu jest lekka górka. I mamy w tej chwili minus 0,6 metra. Jeżeli przemieszczam się dość szybko, to on nie nadąża krążyć za mną i utrzymuje pozycję. Czy dla niego teraz jest za szybko? Nie wiem. Ale nie ogarnia krążenia, więc utrzymuje pozycję. Zwolnimy sobie trochę teraz. Zwolnijmy. Żeby on zaczął nas lepiej okrążać. Chociaż może najpierw minimy tą przeszkodę i dopiero teraz muszę go troszeczkę dźwignąć. Dobra. Ok, i teraz pytanie w tym trybie POI. Pytanie jest takie, czy on zawadzi nam o zboża. Tu jest wszędzie bardzo miękko, to jest pszenica. Rośnie nam, czy żyto? Pszenica. I zobaczymy, czy on zawadzi nam o zboże. To jest pierwsze pytanie. A po drugie, jak on się będzie zachowywał w stosunku do wysokości. Ręka już mnie trochę boli, ale damy radę. Nagrywamy w tej chwili 14 minut. Tak. Stańmy. Zobaczmy, jak sobie poradzi teraz. Bo chciałbym, żeby mnie śledził z przodu. I może uzyskalibyśmy śledzenie z przodu, gdybym przeszedł właśnie tak. Oj, nie. Niestety. Teraz poszedł do tyłu mocno. Zbliża się do nas. Mam nadzieję, że mnie nie staranuje. Śledzi nas slow. Ok. Więc to, co mu teraz zrobię, bo teraz nas całkiem się zagubił, to zrobię mu zdecydowanie większy dystans z tego względu, że słuchajcie, że jesteśmy stosunkowo najwyżej, większy dystans, jeszcze większy trochę i teraz bym chciał, żeby nas śledził szybko tu. Go! Dobra, w drugą stronę i będzie nas śledził teraz szybko. Zobaczymy, jak on sobie poradzi, czy nie przyrżnie w jakieś zboże. Nie przyrżnie w zboże. Wygląda na to, że jest w porządku. Wygląda na to tylko, że zgubił mnie jako target. Zupełnie zgubił nas. Dobrze. Z fast przejdźmy w takim razie na stop. Ok. To śledzenie nie jest tak intuicyjnie, jakby się chciało, zrobione. Dobra. Jeszcze jedno, trochę bliżej poproszę. W centrum, tak? POI miało być fast i miało być go. Mamy. Próba numer dwa. Popatrzmy, czy on utrzymuje nas cały czas w tym. Leonku, czy on utrzymuje nas? Utrzymuje. Jak będzie na wprost mnie, to przyspieszę. Teraz już przyspieszymy. Dobra, mamy z górki. Tak, i on teraz już wolniej krąży. Próbuję się nawiązać do tego, co tu się dzieje. Ja idę szybciej. Krąży w miarę sprawnie, daję radę. Nie jest to takie bardzo chaotyczne. Trochę za szybko, teraz spróbuję w takim razie go zwolnić. Kamerę prawie zgubiłem. Chciałbym, żeby był troszeczkę niżej, żeby był dalej od nas i żeby to krążenie miało sens większy. To może takie jak teraz. Czyli wolniejsze krążenie, dron jest trochę niżej i trochę dalej od nas, na minus 1,4. Wysokości już nie będę zmieniał. Jeżeli nie poradzi sobie z wysokością, to po prostu zapikuje w zbożu. Ale postanowiłem mu nie zmieniać wysokości. Natomiast widać, że słabo ogarnia dystans. Przed chwilą był się bardzo oddalił, teraz się zbliża. Obiekty dynamiczne, jeżeli chodzi o kontrast, może tutaj ja mam też zieloną bluzkę
Jesteśmy na zielono. To jest to, co daje radę. W miarę. Za chwilę jeszcze z 40 metrów i zrobimy ostatni punkt programu, a mianowicie spotlight. I to będzie wszystko na dzisiaj na tym spacerze z psem. Miałem zrobić oczywiście inne nagranie, ale przyciągnęło mi się. Przyciągnęło mi się bardzo mocno. Okazuje się, że cały system trzeba rozpracować. I do kolejnego epizodu, który będzie być może pojutrze albo w piątek, no, brakuje mi jeszcze ze 3 godziny pracy, co najmniej, jak nie 4. Natomiast ten Active Track już miałem wcześniej wypróbować i zobaczyć, jak to działa. I to działa w miarę. Natomiast cały ten system jest zrobiony tak, żeby był jak najprostszy. Czy on się sprawdzi w praktyce, czy będą go aktualizować? Zobaczymy. Na pewno Spotlight jest w tej aktualizacji, która jest od wczoraj, dostępna na Androidy. Spotlight jest zrobiony troszeczkę lepiej. Mam wrażenie, tu niestety nie mam jeszcze tego. Bo w Spotlight on sugeruje pewne rzeczy. Tutaj niestety nie mamy jeszcze tego na iOSie. Może będzie w ciągu jednego, dwóch dni, to też zrobimy próbę. Dobra, słuchajcie, teraz sobie zrobimy przerwę i będzie tylko i wyłącznie Spotlight. W tym momencie nagrywam i mamy tylko i wyłącznie Spotlight. Wysokością nie będę zupełnie manewrował. To, co, czym będę manewrował, to drążkiem z prawej, tylko nie chcę nas rozpoznać. Mam nadzieję, że teraz nas rozpozna. Zobaczmy. Tak, wygląda na to, że radzi sobie, ale nie zawsze. Teraz sobie zupełnie nie poradził. Spróbujmy teraz. Czy on sobie radzi? Nie radzi, nie ogarnia. Dobra, wystartujemy w takim razie zupełnie z innej pozycji. Wystartujemy sobie z takiej pozycji, żeby był przodem do nas, tak jak było wcześniej. I teraz się okaże, czy on ogarnia, czy nie. Ja chcę, żeby był właśnie tak, jak teraz. Dobra, słuchajcie, ISO damy sobie na setkę, bo znowu nam się prześwietlił obraz w tym układzie, ale nie szkodzi. Dobra. I mamy sytuację, kiedy idziemy do niego i teraz bym chciał, żeby zrobił to dokładnie, co robi, czyli żeby nas minął. I teraz popatrzmy, jeżeli damy mu znowu w prawo, czy on ogarnia? Ogarnia dość ładnie. O to mi chodziło. I to jest jedna z nielicznych szans. Słuchajcie, damy go niżej. To jest jedna z nielicznych szans, kiedy on faktycznie ma wik, leci i pokazuje nas przodem. Bardzo rzadko ma takie możliwości. A tu właśnie jest taka możliwość Spotlight, że pokazuje nas idących przodem. Będę się teraz cofał. Zobaczmy, jaki ma zasięg w takim razie ten Spotlight. Chciałbym na przykład stąd. Teraz jest jakieś 30-40 metrów od nas. Dobra, przelećmy teraz całkiem na drugą stronę. Utrzymuje nas w kadrze. Trochę bliżej. Na drugą stronę znowu. Teraz pewnie się słabo nawiązuje, ale gra. Dobra, popatrzmy, żebym tylko nie przyrżnął. Bliżej nas. Muszę odwołać alarm. Cancel. Mamy jeszcze 5 minut lotu. Dobra, ostatnie 3 minuty w takim razie, słuchajcie, prób. I będzie podsumowanie, zaraz wyląduję. No, podleć tutaj bliżej nas. Tak. Zupełnie nas zgubił teraz. Bez głowy leci. Dajmy mu jeszcze jedną szansę. Ostatnią. Dobra. Tak. I teraz ja idę. Czy on mnie ogarnia? Nie ogarnia. Jeszcze raz. Ostatnie 2 minuty. Idę. Ogarnia. Nie ogarnia. Nie jest w stanie aż tak mocno rozpracować tej różnicy. Dobra, słuchajcie, dojdziemy do niego i to będzie finał tej imprezy. Dobrze. Bo ma 14. To, co możemy zrobić, to jest zaznaczyć jeszcze jedną rzecz.
safety. To co chciałbym zrobić w tym momencie, update home point. OK. To jest to, co chciałem zrobić dokładnie. I teraz słuchajcie, ja jestem na mapie niesamowicie duży. Chcę być mały taki. Dobra. OK. Idziemy do niego i to będzie ostatnia szaja, czyli podsumujemy całość. Nie ogarnia. Jest bardzo dużo sytuacji, w których on nie ogarnia. Dobra, będziemy go, złapiemy go, będziemy lądowali. Słuchajcie, podsumowując, co mogę powiedzieć? Ten cały system, on jest stworzony tak, żeby był prosty. Ale to, co jest mega frustrujące, że cały Active Track polega na tym, że on pokazuje nasz tył. Tył, tyłek, plecy, nogi, plecak. Nie pokazuje tego, co powinien, a mianowicie nie pokazuje przodu. I nie ma tej funkcjonalności jak SkyDio. Już nie mówię nawet o parametrach typu 4K w 50 w Active Track, ale mówię o tym, że nie trzyma nam pozycji z przodu. To jest jedna taka dla mnie słabsza cecha. Druga, gubi bardzo w trybie Spotlight. Może ja byłem tutaj mocno też, zlewałem się z tym tłem, ale nie szkodzi, on nie gubi tylko wtedy. Obrysowuje czasami zupełnie inne obszary, a czasami zupełnie przerzuca się gdzie indziej. To mieliście na pewno szansę zaobserwowania. Jeżeli chodzi o POI, jest w miarę ok, aczkolwiek te obiekty dynamiczne czasami mu idą dobrze, a czasami też gubi. Widać, że podczas tej próby zgubił nas wielokrotnie, także w trybie POI. Dobra, podsumowując, słuchajcie, myślę, że jest jeszcze dużo do zrobienia i Mavic 3 powinien pokazać zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o Mavic Air 2 i to śledzenie, no to jest takie śledzenie tyłem, że tak powiem, i pozostawia sporo do życzenia. Już próbowałem na wszelkie sposoby i mam wrażenie, że nawet z Maviciem Air 1 było mi łatwiej, bo jak ustawiałem w tym trybie Profile, Active Track Profile, to faktycznie utrzymywał pozycję śledząc mnie z przodu. Natomiast tutaj jest to zrobione no, nadal słabo. Słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, my teraz już będziemy wracali do domu. Te spacery odbyliśmy w sumie z psem razem i dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jutro będzie live, będzie latająca kawka, ale niedługo będą niespodzianki, które mam nawet w plecaku. Może Wam pokażę chociaż zajawkę tej niespodzianki. Trzymajcie się, cześć!